Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Dziś mamy 22 czerwca, 22 czerwona infografika prowadząca do kursu CSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Najchętniej zaprosiłbym Cię dziś na spacerek. Pogoda jest całkiem fajna. I dlaczego tam nie jesteśmy? Otóż dorobiłem się takiej kontuzji, która niestety troszeczkę przeszkadza mi w poruszaniu się. I dopóki nie zagoi mi się trochę noga i nie przejdzie, sorki, i nie przejdzie, no to będę musiał bardziej stacjonarnie z Tobą rozmawiać z tego oto biurka, gdzie jest dość niewygodnie, ale damy radę. Dziś 22 czerwona infografika, z którą możesz się zapoznać i dzisiaj tematycznie o tej infografice będzie. Tematem jest, co ona dotyczy, zarządzania należnościami w firmie, a konkretnie takiemu jednemu narzędziu, jakim jest tak zwany rating wewnętrzny. Rzeczywistość biznesowa, szczególnie w Polsce, no jest taka, że wiele biznesów boryka się z ogromnym problemem niespłaconych należności. Mamy sprzedany towar, ludzie wiszą kasę i w kasie pusto. I to z różnych powodów. Nawet takich, że kontrahent nie chce się porozumieć, a firma zmuszona jest podjąć bardziej drastyczne kroki stanowcze, czyli tak zwaną windykację należności. Windykację należności. Ten rodzaj działalności najbardziej pozostaje w sferze zainteresowań koncepcji CSI. No bo trzeba wiedzieć, jakie kroki podejmować, w jakiej kolejności. I problem dla firmy z windykacją należności zaczyna się w momencie, kiedy mamy swojego kontrahenta zaufanego, z którym nie mieliśmy problemu i nagle nie płaci. No bo nie chcemy takiego kontrahenta stracić i często nawet jest tak, że nawet w jakiś sposób pomagamy, żeby kontrahent stanął na nogi. No i gdy zależy nam na relacjach z dłużnikiem, właśnie ponieważ jest na przykład stałym naszym klientem, wówczas znacznie lepiej niż windykować należności jest prowadzić nim negocjacje, ewentualnie mediacje. No to też przecież wchodzi w zakres tego, czego szkolimy się w CSI, i zawrzeć z nim ugodę, w której spłatę rozłożymy mu na raty, w czasie, i wszyscy będą zadowoleni. My odzyskamy należności, choć oczywiście rozłożone w czasie, a kontrahent stanie na nogi. Jeśli nie zależy nam na utrzymywaniu tych relacji, no to możemy inne rozwiązania. Możemy zrobić postępowanie polubowne, tak? Czyli w tym skorzystać z giełdy długów, sprzedać ten dług, właściwie chodzi o nie zastraszenie, tylko poinformowanie takiego nierzetelnego kontrahenta, że jeżeli nie zapłaci, no to wystąpimy o wpis do Krajowego Rejestru Długów. Jeśli to nie pomaga, mamy postępowanie sądowe. Po nim nastąpi postępowanie klauzulowe, czyli uzyskanie klauzuli wykonalności, oraz egzekucyjne, czyli wniosek do komornika. Nie są to rzeczy przyjemne ani dla firmy, ani dla nas, ani dla dłużnika, no ale takie rzeczy się niestety zdarzają, a zasada jest taka, że im szybciej zaczynamy działać, tym większa szansa na odzyskanie na odzyskanie niezależności. Choć to nie jest takie głupie, jak można być niepodległym, nie mając kasy. To jest niewykonalne. Taka mała uwaga. Tak jest. A problematyka windykacji wiąże się z zarządzaniem należnościami w firmie. I istotną rolę odgrywa tu taki instrument, jakim jest kredyt kupiecki, zwany handlowym bądź też towarowym. I może on być albo w formie zaliczki, to jest taki tak zwany kredyt odbiorcy, nie? Albo jako kredyt dostawcy, ten, który udzielamy. I w biznesie wiele firm nie jest w stanie zapłacić z góry za zamawiane produkty, za usługi, w sposób taki, żeby to się odbyło bez szkody dla płynności finansowej zamawiającego. Ale to nie jest problem we współczesnych czasach, dlatego że świetnym rozwiązaniem jest po prostu nawiązanie współpracy biznesowej z dostawcą. Nawiązanie tej współpracy polega na udzieleniu kredytu kupieckiego. Sposób jego udzielenia, forma pisemna, niepisemna, umowy, nieumowy, to jest na szczęście kredyt nienazwany, więc umowa w ogóle nienazwana, więc tu mamy naprawdę przeogromną dowolność postępowania,
Możemy sobie dokładnie to ustalić, nie tylko jak w firmie robimy, ale jak dokładnie postępujemy z konkretnym kontrahentem. To umożliwia regulowanie płatności dopiero po pewnym czasie od dnia odebrania towaru. Jest to ryzyko i dlatego należy je ograniczać. I nie jest tajemnicą, że to się cieszy szczególną popularnością wśród polskich firm. I jak już powiedziałem, kredyt taki wiąże się z ryzykiem dla sprzedającego. Tym, co wyraźnie odróżnia taki kredyt kupiecki od na przykład kredytu gotówkowego, jest brak oprocentowania. Ponadto przedsiębiorca, który udziela takiego zobowiązania, nie pobiera nie pobiera żadnej prowizji za udzielenie takiego kredytu, za przystąpienie do niego, nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, jakimi obciążony jest zazwyczaj klient w banku, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie? W kredycie kupieckim tego wszystkiego nie ma. Jedynym kosztem, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, kredytu kupieckiego to jest koszt nieskorzystania przez klienta, przez firmę, której udzielamy kredytu kupieckiego, z oferowanego przez nas jako sprzedawców upustu. To znaczy takiej zniżki za natychmiastową płatność. Jeżeli ustalimy, że jeżeli ta firma, która ma u nas kredyt kupiecki, może skorzystać albo z kredytu kupieckiego, albo może dostać upust, jeżeli zapłaci od razu gotówką, ale upust będzie, że zapłaci mniej, no to jeżeli zapłaci mniej, firma zyskuje, prawda? My zyskujemy, otrzymujemy pieniądze od razu. Kontrahent, z którym chcemy pracować, bo ja cały czas powtarzam, to chodzi o tych, z takimi kontrahentami dajemy kredyty kupieckie, z którymi chcemy współpracować, nie dlatego, że lubimy, tylko dlatego, że zarabiamy pieniądze. I wtedy te upusty nam się opłacają. To jest i tak tańsze, dużo tańsze niż późniejsze ewentualne problemy ze ściąganiem należności. Istnieją dwie metody udzielania takiego kredytu. One są istotne i zaraz się o tym przekonasz. Jest indywidualna i systemowa. Metoda indywidualna. Ona wiąże się ze sprawdzaniem wiarygodności kredytowej kontrahenta i w oparciu o tę ocenę taką jednostkową, indywidualną, przygotowywana jest oferta kredytowa. Metoda systemowa, ona polega na pogrupowaniu kontrahentów na odpowiednie kategorie, do których przypisujemy szczególne warunki przyznania takiego kredytu, czyli oceny. To jest właśnie, o co chodzi. Metoda indywidualna, ona jest realizowana od samego początku w CSI. Jeszcze CSI nie istniało, a już powstał wywiad gospodarczy. I właśnie wywiad gospodarczy, przypominam Ci oczywiście, zajmował się sprawdzaniem kontrahentów. Sprawdzaniem kontrahentów, to właśnie chodziło o należności. I takie jednostkowe, wyrywkowe działanie, gdzie wywiad gospodarczy w firmie zajmuje się sprawdzaniem kontrahenta i uznawaniem, czy on jest wiarygodny, czy niewiarygodny. Takie jednorazowe działanie o przyznanie kredytu kupieckiego właśnie to jest metoda indywidualna. Ja optuję, ja nie mówię o sobie, chociaż ja jestem tutaj o sobie jak najbardziej przekonany, ale CSI, współczesny wywiad biznesowy, współczesny wywiad bezpieczeństwa biznesu optuje jednak za metodą systemową. Metoda systemowa, która wiąże się z taką praktyczną realizacją podejścia, jak to nazwać, wewnętrznych ratingów, tak? To jest internal rating based approach. To się stosuje do oceny rozmiarów ryzyka kredytowego. Na czym to polega? To polega na tym, że w ramach firmy stosujemy systemowo, tak? Jest system, jest cały proces firm kontrahentów, którym nadajemy oceny ratingowe. Tworzymy rating, jak ta firma w danym momencie, w danym momencie prezentuje się, czy ona jest wiarygodna, czy niewiarygodna. Znamy ratingi, często słyszymy przecież, że agencja tam poor dała Polsce rating, strzelam zupełnie, BB- czy co tam. To są szczegóły z punktu widzenia tego, o czym mówię, bo
Przyjmijmy taką sobie ocenę, jak mamy w szkole, a w szkole zakładam, bo nie wiem, zakładam, że mamy oceny od 1 do 6, tak? No to sobie robimy, że 6 to jest jak najbardziej wiarygodna firma, a 1 to jest taka, że nie udzielamy i koniec. No i pomiędzy tymi mamy do każdej oceny dokładnie, mamy przypisane ten system, jak się tworzy, to trzeba dokładnie sobie to wymyśleć. Znaczy nie sobie wymyśleć, no to nie jest z księżyca brane. Tego uczę. Tego się po prostu można nauczyć. Niemniej jednak, ten rating tworzymy sobie taki wewnętrzny w oparciu o działalność również wywiadu gospodarczego tego najniższego poziomu, dlatego że musimy dobrze kontrahentów sprawdzić i te sprawdzenia nie następują ad hoc, tak jak w przypadku metody indywidualnej, tylko to jest praca systemowa. Regularnie następuje aktualizacja danych dotyczących naszych kontrahentów. My musimy wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, po prostu. Musimy wiedzieć, jak wygląda sprawa z naszymi pieniędzmi. Proces przyznawania takiej oceny danemu podmiotowi, no i już mówiłem, z jednej strony to jest zbieranie danych i ich analizowanie, ale co dalej? No dalej to jest tak, nadaje się wstępną ocenę, później szczegółową opinię. Następnie musimy mieć w firmie powołany, działający stale, taki komitet ratingowy i to on będzie nadawał ostateczne oceny. Ostateczne oceny daje komitet. To nie jest widzimisię jednej osoby, bo jedna osoba może się mylić po prostu. I jak powiedziałem, rating polega na monitorowaniu zmian, które zachodzą w firmie kontrahenta i reagowaniu na te zmiany. W razie potrzeby oceny zmieniamy, to jest płynne. My w razie czego oceny zmieniamy. Widząc, co się dzieje, wiemy, w jaki sposób należy postępować. My już zawczasu w ten sposób możemy wystąpić do takiego naszego kontrahenta o to, że na przykład jakąś tam należność, która istniała, my już wiemy, że trzeba mu rozłożyć na raty, trzeba zacząć negocjować, trzeba zacząć próbować ściągnąć te pieniądze najpierw do naszej firmy. To tylko dlatego, że mamy system wewnętrznego ratingu zrobiony w firmie. I to się daje zrobić. To się daje zrobić, uczę tego ja. Nie jest to rzecz trudna, chociaż może brzmi nieco skomplikowanie, ale chyba nie, chyba widzisz dokładnie, że nie jest to ani nic trudnego, ani nic zawiłego. Po prostu jest to świetne narzędzie do zarządzania należnościami. My możemy nie lubić co najwyżej spraw związanych czy z windykacją, czy z kredytem kupieckim, czy jak to u nas się mówi, z proszeniem się o pieniądze. Nie, to nie jest żadne proszenie, to są nasze pieniądze. I tu chodzi o to, żeby sprawnie zarządzać ich obrotem i sprawnie zarządzać ich przypływem do nas, zwrotem z naszej inwestycji, tak? Ponieważ można to tak potraktować, że kredyt kupiecki z naszego punktu widzenia jest inwestycją, bo inwestujemy w relacje z naszym kontrahentem, z interesariuszem naszej firmy. To jest opłacalne. Taka metoda systemowa no daje nam więcej możliwości w zarządzaniu należnościami. Dlatego ma ogromny sens. Ja o tym uczę, a kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli CCSIF, jest już naprawdę, naprawdę blisko, przynajmniej jego przedsprzedaż. Bardzo serdecznie Cię zapraszam, zapoznaj się z infografiką. Życzę Ci miłego dnia, słonecznego, zupełnie bez kontuzji, bo to jest trochę takie upierdliwe i trochę trudniej się żyje. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.